Kochani, mamy nowy rok i też nie sposób, aby o tym nie wspomnieć, aby może w jakiś sposób też nie, o to nie zahaczyć. Dlatego, że wszędzie, gdziekolwiek człowiek ucho przyłoży, czy to w radiu, w mediach, w różnych miejscach i w zasadzie tak jest co roku, to się nie zmienia. Kiedy kończy się stary rok, a rozpoczyna nowy rok, ludzie mają dużo nowych pomysłów, ludzie podejmują nowe decyzje, nowe przedsięwzięcia, nowe plany, podejmują nowe wyzwania, stawiają sobie nowe cele. I właśnie często się to dzieje na przełomie starego i nowego roku. Coś w tym jest, chociaż dzień od dnia się nie różni. Ta noc jest zawsze inna, bo później idziemy spać. Ale coś w tym jest, że gdzieś zaczynamy może w jakiś nowy sposób myśleć. A ja chciałbym zapytać, jak jest w Kościele? Jak jest w naszym życiu? Jak jest w Kościele? To nie chodzi o to, abyśmy w jakiś sztuczny sposób próbowali wymyśleć sobie nowe zadania, nowe cele. Żebyśmy próbowali w jakiś sztuczny sposób coś sobie nowego zorganizować. Ale jednak chciałbym, abyśmy na chwilę się zastanowili, co jest w naszym sercu. Czy pomimo wszystkiego jesteśmy gotowi jako Kościół, jako chrześcijanie, jako uczniowie Pana Jezusa Chrystusa, stanąć przed Nim i powiedzieć: mów Panie, bo sługa Twój słucha. Czy jesteśmy otwarci na to, aby Bóg, Pan Jezus Chrystus, jako nasz Pan i Mistrz, mógł przekazać nam swoje zlecenie dla naszego życia, dotyczące naszego życia, powołania, tego, co robimy na co dzień. Posłużą nam tu wersety z dwóch Ewangelii. Jest to taki wycinek z trzyletniej szkoły biblijnej, przez jaką przechodzili uczniowie. Krótki wycinek z ich obcowania z Panem Jezusem Chrystusem. Był to czas, w którym uczyli się. Był to czas, w którym poznawali. Był to czas, w którym poznawali, kim jest Jezus Chrystus. Na czym polega Boże Królestwo. I pierwszy fragment zapisany jest w Ewangelii Jana w 6 rozdziale. Przeczytamy pewną historię, którą zapewne znacie, ale na podstawie tych historii chciałbym powiedzieć kilka myśli, poruszyć kilka myśli. 6 rozdział Ewangelii Jana i będziemy czytać od wiersza 16. A gdy nastał wieczór, uczniowie Jego zeszli nad morze i wsiedli w łódź i popłynęli na drugi brzeg morza do Kafarnaum. Ciemność już zapadła, a Jezus jeszcze do nich nie przyszedł. Morze zaś burzyło się pod wpływem silnego wiatru. Gdy więc przypłynęli około 25 do 30 stadiów, to jest około 4 do 6 kilometrów, ujrzeli Jezusa chodzącego po morzu i zbliżającego się do łodzi i strach ich ogarnął. A On odezwał się do nich: ja jestem, nie bójcie się. Chętnie więc zabrali go do łodzi, a łódź od razu przybiła do brzegu, do którego płynęli. Przeczytamy również relację z tego wydarzenia, relację ewangelisty Marka. Jest to również zapisane w 6 rozdziale i od wiersza 45. To jest ta sama historia, to jest to samo wydarzenie, ale opisane przez Marka. Przez to, że przeczytamy to, będziemy mieli dużo pełniejszy obraz całej sytuacji. I zaraz kazał uczniom swoim wsiąść do łodzi i wyprzedzić go na drugą stronę w kierunku Betsajdy, podczas gdy on sam odprawiał lud. A gdy ich odprawił, odszedł na górę, aby się modlić. A gdy nastał wieczór, łódź była na pełnym morzu, a on sam był na lądzie. A ujrzawszy, że są utrudzeni wiosłowaniem, bo mieli wiatr przeciwny, około 4 straży nocnej przyszedł do nich, krocząc po morzu i chciał ich wyminąć. Ale oni, ujrzawszy go chodzącego po morzu, mniemali, że to zjawa i krzyknęli.
bo wszyscy go widzieli i przelękli się. A on zaraz przemówił do nich tymi słowy: ufajcie, jam jest, nie bójcie się. I wszedł do nich do łodzi i wiatr ustał, a oni byli wstrząśnięci do głębi. Może do tego miejsca będziemy wracać do tego fragmentu z Ewangelii Jana, z 6 rozdziału i również patrzeć na to, co przeczytaliśmy przed chwilą. Drodzy, chciałbym to kazanie zatytułować: dokąd wysyła Cię Pan? Dokąd wysyła Cię Pan? Tak jak powiedziałem, oto przeczytaliśmy historię, która jest jakimś wycinkiem z życia uczniów, podczas gdy chodzili z Panem Jezusem Chrystusem. Czytaliśmy przed chwilą, że Pan Jezus w Ewangelii Marka, że Pan Jezus kazał swoim uczniom siąść do łodzi. Pan Jezus wydał jakieś polecenie. To słowo kazał to nie jest prośba. To nie jest jakaś zachęta: słuchajcie, moi uczniowie, wejdźcie i przeprawcie się. Dokładnie tutaj jest mowa o tym, że Pan Jezus ich zmusił. Że Pan Jezus narzucił im to. Pan Jezus rozkazał im: wsiądźcie do łodzi i przeprawcie się na drugi brzeg. I być może, kiedy oni to usłyszeli, zaczęli się zastanawiać: ale jak, Panie, a Ty z nami nie pojedziesz? Dotąd byliśmy ciągle razem. Sami mamy płynąć? A co z Tobą? Albo co z nami? Ale czytamy, że oni to uczynili. Oni wsiedli do tej łodzi i zaczęli płynąć. W tym samym czasie Pan Jezus rozproszył lud, który jakiś czas przed był nakarmiony przez Niego i sam udał się na osobność, sam udał się, aby się modlić. A więc mamy taki obraz: uczniowie wsiadają do łodzi i zaczynają płynąć. Dowiadujemy się z tych relacji, że jest już ciemno, że ciemność nastąpiła, a oni płyną. Pana Jezusa nie ma w ich łodzi. Pana Jezusa nie ma razem z nimi, oni płyną sami. Pan Jezus w tym czasie udaje się na górę i się modli. Kochani, chciałbym zapytać każdego, kto dziś jest na tym miejscu: co kazał Ci Pan? Co kazał Ci Pan, albo co każe Ci Pan, kiedy myślisz o tym nadchodzącym roku? Myślę, że to słowo, powiem, że miałem pewien problem, aby może jakoś zdefiniować, w jakim kontekście chcę mówić. Dlatego, że to słowo, które chcę przekazać, można w trojakim kontekście powiedzieć. Można byłoby powiedzieć trzy kazania bardzo podobne, ale jednak w innym kontekście. Po pierwsze, pierwszy kontekst to ten, że mamy cel. Pan Jezus powołał nas do pewnego celu, abyśmy osiągnęli wieniec, abyśmy dobiegli do końca, abyśmy nasze życie, nasze zbawienie sprawowali w taki sposób, aby dobiec do końca. Ale jest również ten kontekst tego uczniostwa, tej relacji z Panem Jezusem. Kiedy Pan Jezus mówi do nas w naszej osobistej relacji i przekazuje nam pewne polecenia, które mamy wykonać. Ale również jest kontekst, który może dotyczyć Kościoła albo zboru. Nas jako części, jako ciała. Dokąd wysyła nas Pan? Dokąd wysyła Cię Pan? Co Pan każe Ci zrobić? Wiecie, można byłoby tu o wielu sprawach powiedzieć. Wiem, że są na tym miejscu osoby, które zastanawiają się od jakiegoś czasu, czy aby nie przerwać swojego małżeństwa. Czy aby nie zakończyć tego, co się nie układa od tylu miesięcy, a może lat. Wiem, że są osoby, które zmagają się z różnymi sytuacjami rodzinnymi. Drodzy, co każe Ci Pan? Z wielu sytuacji, z wielu wydarzeń, jakie przeżywamy i z powodu tych wielu sytuacji łatwo jest rezygnować. Łatwo rezygnować jest z małżeństwa, łatwo rezygnować jest z walki o syna albo o córkę. Ale ja chcę zapytać Ciebie, co każe Ci Pan? Czy masz z Nim taką relację, że słyszysz to, co do Ciebie mówi?
Czy wiesz, dokąd Cię posyła? Być może tak jak uczniowie powiesz, Panie, ale jak mam się udać w tą podróż sam? Jest już ciemno. Okoliczności i warunki są niedogodne do tego, aby płynąć, aby udać się. Pan Jezus, kiedy mówił do swoich uczniów, wcale nie powiedział im, że to przepłynięcie na drugi brzeg to będzie łatwe. On wcale nie powiedział im, jaka będzie pogoda. Oni wiedzieli jedno, że mają przepłynąć na drugi brzeg. Ale to, co przyszło, może było dla nich nieoczekiwane. Bo czytamy z obydwu relacji, ewangelisty Marka i Jana, że przyszedł przeciwny wiatr. Nagle zaczął wiać przeciwny wiatr, który wzburzył fale, wzburzył morze. I to przepłynięcie stało się o wiele trudniejsze. Tak, ja wiem. Kiedy trzeba walczyć o swoje małżeństwo albo o swoje dziecko, kiedy trzeba walczyć o swojego męża, często jest to bardzo trudne. Wymaga wiele wysiłku, wiele zaparcia, modlitwy, płaczu. Nie jest to proste. Być może często przeciąga się to w czasie. Ale chcę was, siostry i bracia, zachęcić do podjęcia wysiłku, do podjęcia walki. Dlaczego? Dlatego, że podjęli ją uczniowie. Pomyślałem sobie, że ta łódź, która płynie po morzu, to Kościół. Albo to Twoja rodzina, albo po prostu to Ty. Otrzymałeś Boże zlecenie, aby coś uratować, aby zanieść gdzieś Ewangelię, aby zanieść gdzieś dobrą nowinę, aby zostawić bezpieczne miejsce, w którym jesteś. Tak jak uczniowie, było im dobrze, widzieli potężne cuda. Widzieli Jezusa, który rozmnaża chleb, błogosławi i rozdaje. Nakarmionych jest 5000 osób. Więcej, to tylko mowa tutaj o mężczyznach. Być może myśleli sobie, zostaniemy tu na pewno na dłużej. Będziemy tu troszkę dłużej, będziemy mogli dalej tym ludziom usługiwać. Ale Pan Jezus powiedział, nie. Płyniecie, przepływacie. Ja do was dotrę, ale wy musicie przepłynąć. Podejmij walkę, podejmij wysiłek. A więc ta łódź to Kościół, to Twoja rodzina, to Twoje życie. I potrzeba jest, abyś przepłynął na drugi brzeg. Ale przychodzą przeciwności. Przychodzą fale. Przychodzi przeciwny wiatr. Kochani, tam w tej łodzi byli uczniowie i nie wszyscy byli specjalistami od spraw żeglugi. Nie wszyscy wiedzieli, jak zachować się w łodzi. Przecież był tam Mateusz celnik, niekoniecznie musiał wiedzieć, na czym polega pływanie łodzią. Był pośród nich, można tak powiedzieć, złodziej, który znał lepsze sposoby na szybki zarobek, żeby się nie napracować, nie namęczyć, a mieć dużo pieniędzy. Wiemy, kiedy czytamy Ewangelię, jak bardzo w różnych sytuacjach uczniowie się różnili swoją postawą, swoimi emocjami, tym jak reagowali. Porywczy Piotr, bardzo łagodny Jan i oni wszyscy chwycili za wiosła. Wiecie, to nie była motorówka napędzana silnikiem, ale to była łódź. Być może miała jakiś żagiel, ale przede wszystkim miała wiosła. Był ster, a oni musieli płynąć. Kochani, i tu chciałbym dokończyć swoje kazanie 3-minutowe, bo okazało się, że słowo, które moja żona wylosowała, stało się pewnymi myślami właśnie związane z tym, co dziś chcę powiedzieć. Jest to zapisane w pierwszym liście Pawła do Tesaloniczan, w pierwszym rozdziale, w wierszu 3. Tutaj Paweł pisze do Tesaloniczan i powiada, mając w pamięci dzieło wiary waszej i trud miłości i wytrwałość w nadziei pokładanej w Panu naszym Jezusie Chrystusie.
Pojawiają się tu trzy słowa: wiara, miłość i nadzieja. Ale wiara, miłość i nadzieja pojawiają się jakby w pewnej parze, w parze z jakimś innym słowem. Wiara, dzieło wiary. Paweł wspomina o dziele wiary. Chcę prosić, abyście ciągle mieli przed sobą ten obraz łodzi, która przepływa przez morze. Abyście mieli ten obraz uczniów, którzy pracują, którzy płyną, którzy wysiłkują się, którzy są może już zmęczeni, bo naprawdę jest trudno. I teraz to słowo Paweł mówi o dziele wiary. Bardzo lubię tak znienacka przychodzić do Janusza, brata Janusza Cieślara, i powiem tak, że bardzo często jest tak, że nawet nie pukam, tylko wchodzę. I w zasadzie w ostatnim czasie, co wchodzę, to na ścianach wiszą nowe dzieła, nowe obrazy. Ich młodszy syn pięknie maluje. Maluje piękne obrazy. To są dzieła Filipa, które można podziwiać. A Paweł mówi o dziele wiary. Dzieło wiary. Kiedy jesteśmy razem w Łodzi, jako rodzina, jako zbór, płyniemy w jakimś określonym celu. Jakie jest dzieło naszej wiary? Czy chcemy zawracać? Czy chcemy rezygnować? Czy chcemy rezygnować, bo mówimy, nie damy rady? Co jest dziełem naszej wiary? To, że płyniemy. To, że zbliżamy się do celu. To, że chcemy ten cel osiągnąć. Ale pamiętając o tym, że są tam różni ludzie w tej łodzi, myślę, że byłoby to niemożliwe, gdyby nie miłość. Czytamy tutaj o trudzie miłości. Że mamy podjąć trud miłości. Że miłość to nic łatwego, to nic prostego. Kochani, słowo trud w oryginale znaczy o wiele więcej. Ono zostało u nas przetłumaczone jako trud. Ale tam znaczenie tego słowa jest o wiele szersze. To uderzenia, razy, to żal, ból, cierpienie, to przykrość, to w końcu zmęczenie i znużenie. Kiedy Paweł mówi o trudzie miłości, mówi o tym, że bardzo często musimy przyjąć jakieś uderzenie, że bardzo często coś boli, cierpimy z jakiegoś powodu. Kiedy Paweł mówi o trudzie miłości, mówi o znużeniu, o zmęczeniu, o tym, że już brakuje sił. Ale podejmujemy ten trud miłości, bo chcemy zbudować dzieło wiary. Ale jest jeszcze tu jedna rzecz, nadzieja. I że jest to nadzieja wytrwała. Nadzieja, która wytrzymuje, która jest cierpliwa w znoszeniu. To jakby taki motor, który napędza całą tą łódź. Miłość powoduje, że oni się nie kaleczą nawzajem. Miłość powoduje, że oni raczej się zachęcają i wspierają, aby dzieło wiary zostało zbudowane. Aby dopłynąć do brzegu. A nadzieja ciągle i na nowo podpowiada. Powiedział to Jezus, więc musimy to uczynić. Jezus powiedział, że do nas przyjdzie, że będzie z nami. Dokąd posyła cię Pan? Kiedy czytamy tą relację Ewangelii Marka, to jest niezwykła relacja. Bo gdy oni już zaczynają płynąć, a Pan Jezus się modli. Czytamy 47 werset. A gdy nastał wieczór, łódź była już na pełnym morzu, a On sam był na lądzie. A ujrzawszy, że są utrudzeni. Są sytuacje w naszym życiu, kiedy wydaje nam się, że jesteśmy sami. Że Pan Jezus tak jakby troszkę o nas zapomniał. Nigdy się tak nie dzieje, że On o tobie zapomina. Nigdy się tak nie dzieje. Nigdy się tak nie działo i nigdy się tak nie stanie. On nigdy o tobie nie zapomni.
Dlatego, że tam w tym miejscu, gdzie się modli, czytamy, że ujrzał to, że są utrudzeni. Pan Jezus doskonale wiedział, w jakiej są sytuacji. Chociaż nie był z nimi w łodzi, Pan Jezus widział ich sytuację. Być może chciał ich wypróbować, jak się zachowają. Być może chciał wypróbować, w jaki sposób sobie poradzą z tymi trudnościami. Ale widział, że są utrudzeni tym wiosłowaniem. Pan Jezus widzi, że walczysz o swoje małżeństwo. Pan Jezus widzi, że walczycie o swoją córkę. Pan Jezus to wszystko widzi, że walczycie o swoich synów. Pan Jezus to widzi. I widzi też, że jesteście tym utrudzeni. Chcę zwrócić jeszcze uwagę na to jedno słowo, utrudzeni, które w tym szerszym, głębszym znaczeniu naprawdę jest niezwykłe. Bo słowo utrudzeni znaczy również torturować, dręczyć, męczyć. Bo być może okoliczności twojego życia, okoliczności, które są w twoim życiu, są jak najgorsze tortury dla twojej duszy. Bo być może okoliczności, z jakimi się zmagasz, dręczą cię każdego dnia, bo nie widzisz wyjścia, bo nie widzisz możliwości dla swojego małżeństwa i dla swojej rodziny. To słowo znaczy również być nękanym. Być nękanym dokładnie przez chorobę. Jesteś utrudzony chorobą. Nękany tą chorobą. I nie widzisz wyjścia. Ale Pan Jezus to widzi. Pan Jezus ujrzał, że są utrudzeni. Pan Jezus to zobaczył. Jest w tym jeszcze jedno znaczenie niezwykłe. W tym słowie utrudzeni. Jednym z właśnie ze znaczeń jest trzeć o kamień probierczy. Kamień probierczy służy do tego, aby sprawdzić czystość metali szlachetnych. To taki stary sposób, za pomocą którego sprawdzano. Jeśli masz na ręku pierścień i wewnątrz jest odbita pieczęć, że jest on 18-karatowy, to za pomocą kamienia probierczego możesz sprawdzić, czy taka jest prawda. Przesuwając po tym kamieniu, sprawdzisz, czy rzeczywiście jakość tego złota jest taka właśnie, jak wskazuje. Kochani, to utrudzenie to również ogromna tajemnica, Boża tajemnica. Bo Bóg używa takich sytuacji, wprowadzając nas w różne sytuacje trudne, kiedy bywamy utrudzeni właśnie, kiedy to wymaga naszego wysiłku i poświęcenia. Oto Bóg w ten sposób bierze nas i trze o kamień probierczy, aby sprawdzić, jaka jest jakość naszego chrześcijaństwa, jakość naszej miłości, jakość naszego duchowego życia. Co nie zawsze, albo bardzo rzadko jest przyjemne. Ale i tak pomimo wszystko, tą najwspanialszą nowiną jest to, że Jezus ujrzał ich utrudzenie. On zobaczył, że mieli wiatr przeciwny. I w końcu przyszedł do nich. Oni się go zlękli. Oni nie byli przyzwyczajeni do tego, aby spotkać kogoś na morzu, chodzącego po wodzie. Dlatego się zlękli. Ale Jezus pokazał im: ja jestem potężnym Bogiem. Jestem Bogiem, który nie tylko potrafi nakarmić 5000. Jestem Bogiem, który nie tylko potrafi uzdrawiać. Ja jestem tym, który nie tylko potrafi wskrzesić, ale ja jestem również tym, na którego słowo liczy się wiatr, morze i cała natura. Poznali Chrystusa, który ma władzę nad wiatrem. Poznali Chrystusa, który ma władzę ponad wszelką, ponad wszystko. Dokąd posyła cię Pan? Dokąd wypłynąłeś?
w jakim kierunku zmierzasz. To jest ta pierwsza myśl, którą chciałbym zaznaczyć. Czy masz na tyle otwarte serce, aby Bóg swobodnie mógł powiedzieć: chcę. Chcę, abyś zrobił to i to. Chcę, abyś poszedł tam i tam. Czy masz na tyle otwarte serce, i powtórzę to dziś po raz kolejny, aby usłyszeć to Boże polecenie: będziesz walczył o swoje małżeństwo, będziesz walczył o swoje dzieci, będziesz walczył, nie będziesz rezygnował, przepraw się na drugi brzeg. Ewangelista Jan pisze o tym, że mieli przeprawić się do Kafarnaum, a Kafarnaum to wieś pocieszenia, takie jest znaczenie, wieś pocieszenia. Było to miasto szczególne, szczególne dla Pana Jezusa. Czytamy w Ewangelii Mateusza w 4 rozdziale, że Pan Jezus z Nazaretu przeprowadził się do Kafarnaum i tam był. To tam najczęściej nauczał, to tam czynił cuda. Tam uzdrowił teściową Piotra, tam uzdrowił sługę setnika, tam uzdrowił sparaliżowanego, którego zrzucono przez dach. Tam uwalniał opętanego, tam cierpiącą na krwotok uzdrawiał. Przepłyń do Kafarnaum. Siostro i bracie, przepraw się na drugą stronę. Przepłyń do Kafarnaum. Przepłyń do wsi pocieszenia. Do miejsca pocieszenia. Do miejsca, gdzie będziesz oglądał Boże cuda, zboże Pański. Chcę zapytać, dokąd posyła Cię Pan? Czy Pan posyła Cię na ulicę tego miasta? Czy Pan posyła Cię na ulicę miejscowości, w których mieszkamy? Dokąd posyła Cię Pan? Czy jesteśmy gotowi na to, aby wsiąść do tej łodzi i płynąć? Aby się przeprawić. Nie dlatego, że nam się tak chce, bo mamy takie widzimisię, ale dlatego, że tak Pan kazał. Że Pan powiedział, abym to miał uczynić i mam to zrobić. Dokąd zmierzasz? Dokąd płyniesz? Wracając do Ewangelii Jana, ostatnie wersety, w zasadzie 21, 6 rozdziału. Kiedy Pan Jezus już pojawił się obok nich, powiedział: nie bójcie się, oto ja jestem. Czytamy tutaj w wierszu 21, chętnie więc zabrali go do łodzi. A łódź od razu przybiła do brzegu, do którego płynęli. Na początku tego roku chętnie zaprośmy Jezusa do łodzi. W tych wszystkich kwestiach i sprawach, które dręczą nasze życie. Chętnie zaprośmy Jezusa. Ale wiecie, On może od nas czegoś oczekiwać. Mamy tego świadomość? Że On może nie tylko nas o coś prosić, ale On może nam coś kazać. Wiecie dlaczego? Bo jest Panem. A my jesteśmy Jego ludem. Nie wiem, ilu z was czytaliście ten krótki artykuł, który umieścił brat Michał w Biletynie. Tam również jest mowa o tym, również o tym pisze, abyśmy nie stanęli w miejscu. Bo jeśli za długo będziemy stać w miejscu, jeśli nie podejmiemy kroków, jeśli dobrze wiemy, co Bóg do nas mówi, a my tego nie czynimy, to przyjdzie moment, kiedy będzie musiał nas zdyscyplinować. A tego ja bym nie chciał, aby Pan musiał mnie zdyscyplinować. Jeśli wiem, co do mnie mówi, to chcę to zrobić. Chcę za tym iść. Chcę zostawić każde bezpieczne miejsce. Chcę zostawić każde najbezpieczniejsze i najwygodniejsze dla mnie miejsce. Po to, aby czynić Jego wolę. Dlatego, że to On mi każe. Dlatego, że On tego chce.
podejmijmy walkę. Wsiądźmy do łodzi i płyńmy. Chętnie zaprośmy go, a na pewno dobijemy do brzegu. Amen.